Cześć, nazywam się Michał, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj temat hazardzista, mistrz oszustwa. Temat o oszukiwaniu, o manipulacjach, ale też o uczciwości. Ze mną jest Kamil. Cześć Kamil. Witam serdecznie. I Wojtek. Witam, cześć. Słuchajcie, ja chciałbym zacząć od takiego pytania, może nie bezpośrednio związanego z oszustwem, ale to się będzie pojawiało podczas naszego, ten temat się będzie pojawiał, czyli to jest komfort grania. Co takiego to jest komfort grania, Kamil? No wiesz, no mnie przede wszystkim komfort grania się kojarzy z tym, że nie ponoszę konsekwencji grania w kontekście oszukiwania, no to jest oczywiste, że nie będę miał komfortu grania, czy raczej nie miałem komfortu grania w momencie, kiedy miałem poczucie winy. Więc żeby zagłuszyć to poczucie winy, to po pierwsze musiałem okłamywać samego siebie, a po drugie musiałem okłamywać wszystkich dookoła, że nie gram, że nie przegrywam dużo pieniędzy, że w ogóle jest fajnie, że to hobby i tak dalej. No, trudno byłoby mi grać ze świadomością, że przegrywam pieniądze, życie swojej rodziny i że jestem na prostej drodze do osiągnięcia dna, upadku. Dla mnie komfort grania to jest przede wszystkim cisza, spokój. Warunki, które muszę sobie stworzyć, żeby być w pełni skoncentrowany tylko na graniu, żeby do mnie nikt nie dzwonił, żeby nikt mi niczego nie kazał. I dążyłem do tego podczas mojej obsesji hazardu. Dążyłem do tego, żeby takie sobie stworzyć warunki i żeby po prostu, żebym był w pełni skupiony, skoncentrowany na tym, co chcę zrobić, czyli na mojej grze hazardowej. No właśnie, podoba mi się ta cisza, spokój, bo mi się zawsze wydawało, że głównym powodem, dla którego ja przegrywam, to, że ja nie mam odpowiednich warunków do grania. To, że jakieś rzeczy zajmują moją głowę, to, że ktoś mi przeszkadza w tym, albo coś mi przeszkadza w tym. Generalnie zawsze szukałem tych problemów poza sobą i dlatego komfort grania to było stworzenie takich idealnych warunków do tego, żebym mógł cały czas grać. No i jakoś tak było, że ponieważ ja przede wszystkim pieniądze przegrywałem i traciłem bardzo dużo czasu i zaniedbywałem wiele obszarów w swoim życiu, więc ta prawda, która się pojawiała o przegranych, o oszustwach, o problemach, przeszkadzała mi w graniu. I dlatego dla mnie to było pytanie o komfort grania, bo komfort grania hazardzisty, kompulsywnego opiera się właśnie na oszustwie. Znaczy jedynie może mieć spokój, jeżeli w jakiś sposób oszuka. Oszuka siebie, oszuka swoich bliskich, oszuka ludzi w pracy, oszuka swoich znajomych, bo inaczej wszyscy mu będą mówić po prostu, ej, co ty robisz? Co ty robisz? Przestań. Więc może zacznijmy od tego oszukiwania najbliższych. Kamil, czy ty ukrywałeś to, że grasz przed najbliższymi? No oczywiście, zawsze i wszędzie, odkąd pamiętam. I to było stworzenie takiej całej piramidy kłamstw, żeby ukryć to, że grał. Najbardziej takim, nie wiem, jednym z takich najbardziej bolesnych doświadczeń związanych właśnie z tym kłamstwem i oszukiwaniem była taka historia związana z kredytem, którego nie płaciłem, ponieważ no nie miałem za co, przegrywałem pieniądze, jedna rata kredytu nie spłacona, druga, trzecia. Wszystkie monety z banku jakoś udawało mi się przechwycić i żona nie wiedziała o tym, że mamy zadłużenie i że niespłacany jest kredyt, ale w którymś momencie wyjęła informację ze skrzynki pocztowej, no i okazało się, że niepłacony jest kredyt od kilku miesięcy. Zadała mi pytanie, dlaczego. Ja oczywiście nie mogłem powiedzieć, że przegrałem pieniądze, no bo wszystko wyszłoby na jaw. I słuchajcie, posunąłem się do takiego kłamstwa, że do dzisiaj się wstydzę tego, to po pierwsze. Po drugie, sam się zastanawiam, jak nisko musiałem upaść, żeby doprowadzić się do takiej sytuacji, żeby w taki sposób kłamać. Bo ja mianowicie zasymulowałem rozmowę z bankiem
przy mojej żonie wykręciłem numer jakiś tam rzekomo do banku. Zrobiłem pani w banku, z którą rzekomo rozmawiałem, karczemną awanturę. Dlaczego moje pieniądze, które płacę, nie są księgowane? Co to w ogóle są za monity? Jakieś kłamstwo? Jak można z ludźmi w ten sposób postępować? Że ja za chwilę tam przyjadę do tego banku, zrobię porządek. Krzyczałem na tą kobietę, a w słuchawce było głucho, no bo nie zadzwoniłem nigdzie. I najgorsze jest to, że moja żona w to uwierzyła. No bo gdyby nie uwierzyła, gdyby rzeczywiście okazało się, że masz rosnące długi, no to byś musiał przestać, jakby powiedziałaby wcześniej. Ja bym musiał przestać, ona musiałaby coś z tym zrobić, więc prawdopodobnie ona też nie chciała do siebie dopuścić tej prawdy o tym, że ja mogłem przegrać te pieniądze, a ja byłem tak wiarygodny w tym kłamstwie, no, że ona uwierzyła. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu właśnie widzę, no miałem o sobie takie przekonanie, że jestem fajnym, uczciwym gościem, tak? A kłamałem. W sposób, no naprawdę taki, że to sformułowanie hazardzista, mistrz świata oszustw, no niestety do mnie pasuje. No to, co słyszałem na wielu meetingach, czy rozmowach z innymi hazardzistami, którzy mówili o tym, że kłamali, że są mistrzami świata w oszukiwaniu, no to ja niestety się pod tym podpisuję. To jest taki jeden z najbardziej bolesnych przykładów. Ja też, a ja pamiętam, miałem takie wrażenie, jak grałem, nie czułem, że oszukuję. Bo ja wszystko robiłem w imię wyższych celów. U mnie wyższym celem była właśnie wygrana. I robiłem wszystko, żeby to osiągnąć. Więc dla mnie wydawało mi się wtedy, no to wtedy nawet nie było oszustwo, to może było kłamstwo, to może było naginanie prawdy. Jakby to był tylko środek do tego, żebym osiągnął to, co sobie założyłem. Oczywiście nie mówiłem moim najbliższym, że gram. Na samym początku tylko. Jak zaczęła się moja przygoda z obstawianiem na żywo, wspomniałem o tym partnerce i powiedziałem, że tutaj odkryłem taką fajną dla mnie rozrywkę, że nawet zacząłem wygrywać, co już wtedy było kłamstwem, bo nie wygrywałem wtedy. Natomiast przestałem mówić po kilku dniach, jak zobaczyłem, że te długi rosną i zwyczajnie mi było wtedy wstyd za to, co robię. Natomiast wtedy ten wstyd szybko przykrywałem sobie tłumaczeniem, że ja się uczę, ja zdobywam wiedzę. No to są po prostu koszty nauki. No. Przegrałem kilka razy więcej niż wygrałem, więc jakby tutaj no, po prostu się uczę. To był mój sam początek. Natomiast no, oszustw było wiele, bo to było, bo żeby mógł grać, to musiałem oszukiwać i w pracy, i oszukiwać najbliższych. Ja mam pytanie, często chodziłeś do toalety? Bardzo często, właśnie. Dobry temat. To był jeden z moich sposobów na to, żeby grać, bo pracowałem na tak zwanym open space, czyli wszyscy widzą wszystkich. Miałem wprawdzie biurko ustawione tak, że nikt nie widział, co się u mnie dzieje. Natomiast no, nie mogłem za bardzo grać przy biurku, bo zwykle te gry mnie tak wciągały, że byłem tak pochłonięty tą grą i oczekiwanie na wynik, że po prostu mógłbym przegapić kogokolwiek, kto się do mojego biurka zbliża i na przykład pyta się, co ty teraz robisz, przecież miałeś robić coś innego. Ja dla odmiany rzadko chodziłem do toalety podczas grania. Niby z innych powodów, ale tak naprawdę z tych samych. Chodziło o komfort grania. U mnie wyjście do toalety wiązało się z takim otrzeźwieniem. Dopóki byłem przy maszynie i wrzucałem jak ten robot kolejne banknoty, to w ogóle nie myślałem o tym, co robię i nie dopuszczałem do swojej świadomości, że przegrywam nie tylko pieniądze, nie wiem, na jedzenie dla mojej rodziny, ale i swoje życie rodzinne, bo za chwilę mnie żona wyrzuci z domu. Natomiast jak już musiałem pójść do tej toalety, no bo w którymś momencie musiałem, to ten czas do dojścia do tego kibelka i ten czas tam spędzony, to był dla mnie najgorszy czas w kasynie. Dlatego, że ja po pierwsze tam sprawdzałem, czy jeszcze mam jakieś pieniądze, zwykle już nie miałem albo mi się kończyły, a po drugie docierało do mnie, co ja robię. I to wyjście do toalety to było dla mnie najgorsza rzecz, która mi się tam przytrafiała w tym kasynie, no bo wracamy do tego samego, czyli zabierało mi komfort grania, no musiałem, przestawałem się oszukiwać na chwilę. Okej, to był taki moment spojrzenia w lustro. Tak, dokładnie, no zwłaszcza, że tam było lustro. Zobaczyłem jakiegoś potwora, który przegrywa swoje życie, okropnie.
Natomiast z tym ukrywaniem grania, ja chciałem podać taki swój przykład, bo ja na przykład grając w pokera, umawiałem się na żywo do gry w pokera z 3 różnymi grupami w tygodniu. I w każdej tej grupie byli ludzie, którzy nie wiedzieli, że ja mam jakikolwiek problem z graniem, bo według nich ja spotykałem się tylko z nimi raz w tygodniu grając w pokera. W drugiej grupie myśleli tak samo, a ja się spotykałem 3 razy w tygodniu na żywo, a do tego 4 pozostałe dni w tygodniu też grałem, tylko że nie grałem na żywo, tylko przed komputerem. I nie mówiłem nikomu o tym, że mam tyle tutaj, taką mam układankę z grania, no bo jakby tutaj takie ciekawe, czy ja się tego wstydziłem, czy bałem się, że to jakoś wyjdzie, tego nie jestem pewien. Natomiast jeżeli chodzi o ukrywanie grania przed najbliższymi, to nikt z mojej rodziny nie wiedział, ile ja gram. Znaczy, ty Wojtek wspomniałeś, że powiedziałeś o tym swojej partnerce na początku. Ja też powiedziałem swojej partnerce, powiedziałem swoim rodzicom. Za to powiedziałem to tak, a tam sobie... Mimochodem. Tak, a czasami zdarza mi się grać w pokera. Nawet to tak mówiłem z takim, że ja tutaj sobie całkiem źle radzę w tego pokera, całkiem źle sobie z moim wujkiem rozmawiałem. Miałem jednego wujka, który był moim jakby sojusznikiem, bo on też obstawiał zakłady bukmacherskie. Mój wujek jest, można powiedzieć, normalny. Nie, w sensie nie przegrywa dużych ilości pieniędzy, żadnych. Znaczy nie jest uzależniony od hazardzistą. Nie jest hazardzistą, ale jest też normalny przy okazji. Wujek jest bardzo, bardzo miłym człowiekiem. I ja z nim mogłem porozmawiać. Jemu mogłem powiedzieć, bo on jakby rozumiał te emocje. Natomiast przed resztą rodziny, no nie mówiłem o tym. I pytanie, czy wy mówiliście swoim najbliższym, ile tak naprawdę czasu spędzacie na graniu? No nie, no w żadnym wypadku na początku, jak, nie wiem, pierwsze moje kontakty z hazardem, no to jeszcze chodziłem ze znajomymi, pierwsze wyjście, ale bardzo szybko oni mi zaczęli przeszkadzać, dlatego że oni zagrali, wychodzili, a ja chciałem grać dalej, oni mnie wyciągali. Bardzo szybko się zorientowałem, że robię coś złego, chociażby dlatego, że przegrywam pieniądze, więc przed wszystkimi ukrywałem. Przed kolegami w pracy, przed żoną przede wszystkim, moi rodzice... o tym, że mam problem z hazardem, to się dowiedzieli dopiero jak pojechałem na swoją pierwszą terapię. A to już przecież przeżyłem do tego czasu i ja i moja rodzina piekło. Wstydziłem się tak naprawdę tego grania, wiedziałem, że robię coś złego i ukrywałem od początku do końca. No to były różne manipulacje. To co wspomniałeś o komforcie grania, ta cisza, spokój. No najlepiej mi się grało, jak moja żona, nie wiem, brała dziecko i wyjeżdżała gdzieś. Nie wiem, no, bardzo hojnym byłem małżonkiem i na przykład zafundowałem jakiś urlop mojej żonie. No przecież wiadomo po co, nie po to, żeby oni sobie odpoczęli, tylko po to, żebym ja grał w tym momencie, żebym miał ten tak zwany komfort grania, tak, bo mogłem sobie do spodu grać. Nikt mnie nie pytał, co robię przez całe noce, gdzie wychodzę. No i grało mi się fajnie na początku, ale bardzo krótko, bo wszystko od razu przegrałem i było po graniu. A potem nie miałem za co jeść. Narobiłem sobie długów, bałem się ludzi, bałem się świata i wszystko wyglądało bardzo przykro. Ja też oszukiwałem wszystkie, to znaczy nie mówiłem nikomu, że gram. Były tylko wyjątki takie. Kiedyś pamiętam, pojechałem do kolegi i właśnie ponieważ cały czas miałem z tyłu głowy no, taką ideę, że wymyśliłem wspaniałą receptę na życie, to jakby podzieliłem się z tym z moim kolegą. Wtedy już nie wiem, która to była faza gry, ale na pewno to już było blisko upadku. I nawet wtedy jemu zachwalałem właśnie korzyści z grania. Pokazywałem mu różne techniki, że można obstawiać na przegrywającego, który ma wygrać zaraz, albo jakieś inne. I on był pod dużym wrażeniem. Mówił, że naprawdę mówiłem przekonująco. Czy pan profesor? Tak, i mówił, że prawie go przekonałem do tego, żeby grać, bo ja po prostu byłem takim, nie wiem, marketingowcem, mówiłem, jak wspaniale można żyć z obstawiania. Chociaż tam nie było, znaczy tam nie było nawet krzty prawdy. Natomiast no, ja wtedy miałem, moje dziecko miało wtedy 2 czy 3 lata, więc dużo było pracy przy tym, żeby właśnie chociażby czy wyjść na spacer, czy pobawić się, czy odciążyć trochę właśnie jego mamy, czyli moją partnerkę. I moje oszustwo w tym momencie polegało na tym, że jeśli chodzi o koncentrację na moim dziecku, no to właściwie była zerowa.
wszystko robiłem, żeby właśnie, żeby on się zajął najlepiej swoimi zabawkami, swoją zabawą, a ja wtedy mogłem obstawiać. I to było nagminne i nawet mi zwracała uwagę partnerka, jak wchodziła na chwilę do pokoju. I mówiła, a co ty robisz? A ja wtedy nagle patrzyłem się na nią i mówię, jak to co robię? No bawię się. Ona mówi, no a co tutaj leży koło ciebie? I ona nie widziała, że gram, bo ja miałem otwarte kilka aplikacji i zawsze potrafiłem szybko włączyć jakąś stronę internetową inną niż bukmacherską i pokazać, no nie, no nic nie robię, tam tylko sobie właśnie przejrzałem, bo tam jakaś informacja zaciekawiła mnie. Tak? Jakby odwracałem kota ogonem, nie przyznawałem się do tego, że się źle zajmowałem synem, tylko po prostu mówiłem jej, że no zajmuję się cały czas, tylko akurat jak weszłaś do pokoju, to wtedy spojrzałem na smartfona i wtedy już nawet byłem obrażony na nią, jak ona śmie pokazywać. I tutaj to, co powiedziałeś, tak skojarzyło mi się, że ja sobie z jednej strony mówiłem, że dla mnie ten hazard to będzie jakiś sposób na życie, że to jest moje hobby, że to jest coś takiego bardzo istotnego i to jest nawet coś takiego dużo ważniejszego niż inne rzeczy. A z drugiej strony w takich sytuacjach ja też na przykład zamykałem okienka, chowałem, ukrywałem to wszystko. Tak jakby to było coś wstydliwego, jakby to było coś, czego ja się boję, żeby inni się dowiedzieli. No gdybym na przykład w tej sytuacji, Wojtek, co mówiłeś, gdybym siedział z dziećmi i czytał książkę, a dziecko by się bawiło, to nikt by mi nie zwrócił uwagi. No czytasz książkę, dziecko się bawi, no pewnie, tak może być, tak? Tak. I bym się nie wstydził tego, nie schowałbym książki pod pazuchę, że ojej, zobaczy moja żona, że czytam. Nie, za to ten hazard tutaj jest takim, okazuje się, problemem wstydliwym. To tak naprawdę, jakkolwiek byśmy się nie oszukiwali, to na koniec wychodzi na to, że i tak dobrze wiedzieliśmy, że robimy złe rzeczy, po prostu. Gdzieś tam w środku. Tak. No to Wojtek, powiedziałeś o koledze ciekawą rzecz, że tłumaczyłeś mu o tym, tak. o tym graniu. Mi się przypomniała taka sytuacja, kiedy podczas jednego ze spotkań pokerowych przegrałem wszystkie pieniądze. I osobie, która je ode mnie wygrała, tłumaczyłem, gdzie ona popełniała błędy w grze, bo było ewidentnie widać, że ta osoba no, jest niekompetentna skrajnie. A tylko, i przez to wygrała. Bo tylko i wyłącznie dzięki szczęściu wygrała. Za to ja swoją ekspertyzą mogę jej bardzo pomóc. I tutaj chciałem przejść właśnie do tego tematu oszukiwania świata. Czyli nie tylko oszukiwania najbliższych, na początku, tylko ogólnie oszukiwania już wszystkich, jak wychodziliśmy z domu. Nagle się okazało, że dobrze jest założyć jakąś maskę na swoją twarz. Dobrze jest jakąś pozę stworzyć taką, żeby łatwiej było, no nie wiem, czy zbudować swój obraz jakiś, czy utrzymać ten komfort grania. Ja na przykład miałem taką pozę właśnie pokerzysty, z zimną krwią, w ciemnych okularach. Bo zawsze pojawiałem się przy tych stołach w ciemnych okularach, miałem żetony w ręku, którymi tam machałem w jakiś ciekawy sposób i zawsze mina kamienna i nie żartowałem, nie patrzyłem na ludzi, tylko karty, taki terminator i to była poza, którą ja nie wiem, wydaje mi się, że zobaczyłem ją w filmach i wydawało mi się, że to jest mega ekstra, taki gościu, który jest właściwie robotem do wygrywania pieniędzy. Ja chciałem być takim robotem do wygrywania pieniędzy i taki obraz swój próbowałem zbudować. Wojtek, czy ty jakoś miałeś pozę taką? Ja miałem pozę normalnego gościa, bo taką sobie założyłem pozę, bo to, co ja robiłem, jak ja wtedy się zachowywałem, jak ja żyłem, to w ogóle było życie na krawędzi, bo nie dość, że bardzo mało spałem, tylko myślałem o tym, jak tu zdobyć pieniądze, bo już mi się jedna karta przykładowo skończyła kredytowa, druga skończyła mi się. I teraz jak zdobyć pieniądze i teraz wiedziałem, że to nie jest do końca normalne i próbowałem być normalny w tej całej swojej nienormalności. I wydawało mi się, że to mi się udawało. I nie wiem, na ile wypadałem wiarygodnie. Znaczy na pewno partnerka i później też jej rodzina zauważyła oczywiście tą nienormalność. Pamiętam, że jak tam czasami jeździliśmy do mojej partnerki, do rodziny, to w pewnym momencie ona mi zwróciła uwagę, słuchaj, moja rodzina przekazała mi takie informacje, że się zmieniasz, że jesteś inny.
że lekceważysz ich, że tylko w smartfonie siedzisz. A ja mówię, ale co ty opowiadasz, przecież ja jestem, ja tutaj normalnie z nim rozmawiam, normalnie wszystko jest. Ja sobie sam tłumaczyłem, że byłem normalny, mimo że dostawałem sygnały z zewnątrz, że to nie jest normalne, ale do końca grałem, chciałem być po prostu, pokazywać, że, ale przecież moje życie się nie zmieniło w ogóle. A w środku po prostu było, były zgliszcza, w środku była, był dramat, w środku były jakieś wyrzuty sumienia, wielki wstyd, ale tak, z tego sobie w ogóle nie zdawałem sprawy. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, uczucia w ogóle, tak jak właściwie od samego, od, można powiedzieć, od okresu dzieciństwa, odcinałem, czy zamrażałem, po prostu nie chciałem tych złych uczuć przyjmować do siebie. Wiesz co, bardzo mnie zaciekawiła to poza normalnego gościa, bo ja stawałem po drugiej stronie spektrum. Ja robiłem właśnie sobie taką pozę wśród znajomych, pozę takiego hazardisty, czyli dla mnie to, że nie spałem całą noc, to był powód do dumy. Ja przychodziłem i mówiłem, słuchajcie, ja całą noc nie spałem, bo ja grałem w pokera i patrzcie, ja mam takie życie, że ja właśnie w nocy śpię, raczej w nocy gram, w dzień śpię, robię co chcę, a wy jesteście niewolnikami korporacji. Kamil, ty byłeś... Nie, ja nie miałem takiej maski twardziela pokerzysty jak ty. Dlatego, że tak jak wcześniej powiedziałem, już od początku gdzieś tam czułem podświadomie, że to jest złe, co robię. Widziałem szybko konsekwencje i ukrywałem to granie. No to jak ukrywałem granie przed całym światem, no to nie pokazywałem twarzy pokerzysty, gamblera i mistrza świata. A jeżeli ktoś cię już zapytał o granie, ktoś w pracy na przykład, to co mówiłeś? Natomiast kasyna na przykład. No ja ukrywałem w ogóle, wmawiałem tym ludziom, że nie, że albo nie chodzę, albo jak chodzę, to okazjonalnie, a jeżeli już, to w pierwszym odcinku, pamiętacie, jak opowiadałem, że kolegę przekonywałem, że to fajny jest ten hazard, że to lepsze niż seks, tak? Więc mnie jest bliższa ta poza właśnie fajnego gościa, fajnego człowieka. Ja udawałem, że jestem dobrym ojcem, dobrym mężem, dobrym synem. Starałem się stwarzać takie wrażenie normalności, a to wszystko oczywiście było guzik prawdy. Nie? Natomiast to, co Wojtek powiedziałeś o tym, że takie zdanie powiedziałeś, że można żyć z obstawiania, to już bardziej wchodzimy na takie poletko oszukiwania samych siebie. Przypomniało mi się, jak ja tam wygrałem parę złotych na maszynie, to była jedna z taka wczesna faza mojego uzależnienia. Wygrałem jakieś pieniądze i wtedy przebiegło mi przez myśl, kurczę, ci frajerzy siedzą w pracy, zarabiają grosze, a ja w pół godziny wygrałem tyle i tyle złotych. I jak będę tak stale wygrywał, to w ogóle może zaprzestanę pracy, no bo do czego mi ta praca, skoro mogę w kasynie, więc to takie właśnie oszukiwanie siebie też bardzo fajnie tutaj to pokazuje. Ja też pamiętam, że przyjmowałem taką pozę eksperta w pracy i na co zwróciłem uwagę, ale to później, że właściwie byłem w czołówce wśród moich znajomych, którzy inicjowali tematy sportowe, bo chciałem od każdego wyciągnąć jak najwięcej informacji, co on wie na temat pewnego zdarzenia, czy pewnych zdarzeń, które były, które będą. I pamiętam, że specjalnie taką zarzucałem wędkę, taki haczyk puszczałem, żeby wszyscy się wypowiedzieli, co oni na ten temat wiedzą, a ja na końcu jako ekspert ich zawsze chciałem podsumować. Powiedziałem, że tutaj tak, ale tutaj to chyba nie. I takiego też chciałem być takim, właśnie tak jak siebie sam kreowałem przed sobą, że jestem ekspertem, bo ekspert no to zaraz zacznie właśnie z tego żyć, zacznie wygrywać i tak dalej, i tak dalej. To było oczywiście wielką bzdurą. Mimo, że wygrywałem, bardzo dużo wygrywałem, no bo gdybym nie wygrywał, to bym nie grał tak dużo. Natomiast na końcu się okazało, że wynik zawsze wychodził na minus. No właśnie, to powiedziałeś o tej pozie eksperta, bo to rzeczywiście, ja budowałem się też na takiego eksperta od pokera. Ja również obstawiałem zakłady bukmacherskie, więc też byłem ekspertem od sportu. I dla mnie na przykład ta poza eksperta to była z jednej strony na potrzeby zewnętrzne, żeby inni ludzie patrzyli na mnie z podziwem, tak mi się wydawało, a z drugiej strony wydaje mi się, że to też było na potrzeby wewnętrzne, żebym ja się dobrze czuł, że nawet jeżeli w zeszły weekend przegrałem coś tam, no to ja cały czas jestem tym ekspertem i inni to przecież potwierdzają. Pamiętam, że zawsze co mnie takiego, co mnie jakby mobilizowało do dalszej gry, mimo tych wszystkich upadków, mimo tych wszystkich klęsk, to była taka nadzieja, właśnie nie wiem skąd to się brało, nadzieja, że to już był ostatni dzień, kiedy ponoszę straty,
I za każdym razem, jak wracałem do tej gry, to wygrywałem na początku samym. Tak? Tylko mówię, mam tą właściwość, dzisiaj już wiem, że to jest po prostu obsesja i takie nieumiejętność przerwania tej gry, że mimo ile bym nie wygrał, to zawsze kończyłem przegraną, dlatego że zawsze chciałem więcej, nie potrafiłem zatrzymać. Jeszcze w temacie oszukiwania świata, to nawiązując do tego, co Kamil trochę wcześniej powiedziałeś, w pracy. Problemów w pracy, oszustw w pracy, czy jakichś manipulacji. Czy musiałeś w pracy swojej uciekać do kłamstwa albo oszustwa, żeby normalnie, czy w miarę normalnie funkcjonować? No, wiele razy. Ja uchodziłem w swojej pracy za dobrego fachowca, zbierałem dobre recenzje, chwalony byłem, ale wcześniej czy później konsekwencje hazardu musiały przyjść i raz, drugi pojawiły się kłopoty związane z tym, że uprawiam hazard. Taką jedną sytuację pamiętam, kiedy miałem zostać na mutację w gazecie, żeby dołożyć jakieś wyniki, które po prostu przyjdą późnym wieczorem. No i tam miałem godzinę przerwy, więc wykorzystałem tę przerwę, żeby pójść do salonu i oczywiście nie wróciłem na ten dyżur, bo nie byłem w stanie się oderwać od automatu. No i następnego dnia wielka afera w pracy, gdzie ja byłem, dlaczego nie wrzuciłem wyników, notabene totalizatora sportowego. Wtedy na mutację dokładaliśmy wyniki totalizatora sportowego. No i musiałem skłamać, jakąś bajkę horrendalną wymyśliłem, że w domu się zablokowałem, że nie mogłem wyjść. Nie miałem telefonu, żeby zadzwonić. Kłamałem, słuchajcie, cały czerwony byłem ze wstydu, ale oczywiście ta bajka została w jakiś sposób kupiona. Pogrożono mi paluszkiem, no i sprawa się rozmyła. Natomiast takie sytuacje się przytrafiały niestety coraz częściej, więc musiałem kłamać. No tak samo jak kłamałem, pożyczając pieniądze od kolegów. To były już najbardziej takie wyszukane kłamstwa, żeby wydobyć kasę na granie albo na życie po prostu. No bo jak przegrałem, to nie miałem za co żyć. Chodziłem do moich kolegów z pracy i wymyślałem różne bajeczki. No a to babcia mi zmarła, a to mnie okradli. Różne były bajki, a coraz mniej mi wierzono. Traciłem wiarygodność w oczach kolegów, miałem problemy i tak to wyglądało. A czy masz wrażenie, że jakaś szansa zawodowa ci uciekła z tego powodu, że nie myślałeś o pracy, tylko myślałeś o graniu akurat? Nie, wielu rzeczy fajnych nie zrobiłem, które mogłem zrobić, bo moja głowa była zajęta tym, żeby raz grać, a jak nie grałem, to żeby skombinować pieniądze. Paradoksalnie bardzo dużo pracowałem, dlatego że po pierwsze musiałem zdobyć pieniądze na granie. Wtedy jeszcze był system wierszówkowy, im więcej się napisało, tym więcej się dostało pieniędzy. A po drugie ja też pracowałem po to, żeby uciec od siebie i od tego, co robię. Żeby nie myśleć o tym, że przegrałem pieniądze, że znowu zawiodłem, że w rodzinie kłopoty. To pracowałem, ale to wcale z tego nie wynika, że pracowałem dużo, to pracowałem dobrze. Gdyby moja głowa była wolna od tych wszystkich myśli, od tych wszystkich kłopotów, to zrobiłbym na pewno dużo, dużo fajnych rzeczy. Tak? Czyli zamiast mniejszej ilości pracy wysokiej jakości, to robiłeś na akord. No robiłem na akord, żeby zarobić jak najwięcej i jak najmniej myśleć. No tak to wyglądało. Dla mnie w pracy największym wydarzeniem, które sobie przypominam, takim epokowym, było to, kiedy przejąłem biurko, w którym mój monitor był odwrócony od wszystkich. To był jeden z najważniejszych momentów w moim życiu, bo on jakby zmienił kurs historii. Od teraz mogłem z czystym sumieniem, a właściwie nie z czystym sumieniem, bez spojrzeń na osób naokoło, grać w pracę. I jeżeli chodzi o problemy, to wiem o tym, że dowiedziałem się po pewnym czasie, że jedyny powód, dla którego mój szef mnie nie zwolnił, to, że przyszedłem i powiedziałem mu, że idę na terapię. To znaczy, on mnie planował zwolnić. Ja wtedy przyszedłem i powiedziałem, że mam bardzo duży problem i
i że idę się leczyć. I on z litości mnie wtedy nie zwolnił, bo planował to, bo widział, że bardzo źle sobie radzę, że nie robię rzeczy, do których się zobowiązuję, że nie wykonuję. Chociaż mi wydawało się, że cały czas, że ta otoczka, którą buduję, jest idealnym takim oszustwem, że wszyscy myślą, że ja bardzo dobrze sobie radzę w pracy, że widać efekty tego. Ja zawsze bardzo głośno pokazywałem to, co robiłem w pracy, żeby sprawiać wrażenie, że ja cały czas coś robię. A Wojtek, ty w pracy... Ja to zacznę od tego, że myśląc o tym, jak sobie ten komfort gry polepszyć, zacząłem brać urlopy jednodniowe, o których nikt nie wiedział w mojej rodzinie. Czyli synek szedł do przedszkola, partnerka szła do pracy, a ja wtedy miałem 8 godzin dla siebie. I to też było jedno z takich oszustw, no bo nikt nie wiedział, co ja robię, a ja wtedy kupowałem sobie tonę słodyczy, siadałem sobie u siebie w domu i grałem. I to było takie jedno z oszustw. Oczywiście w pracy no miałem właśnie szczęście albo nieszczęście, bo był taki okres, kiedy moja szefowa była chora, nie było jej bardzo długo. To był ktoś, kto bezpośrednio mnie nadzorował w pracy, więc i właściwie nie było takiego bezpośredniego zastępstwa, więc miałem bardzo dużą swobodę. Robiłem absolutne minimum, które musiałem zrobić, a pozostałą część, jeśli miałem dużo, jak mówię, jak było na przykład ciepło, to wszedłem sobie do parku, niby że na obiad, te przerwy obiadowe też u mnie czasami trwały 2 godziny. Po prostu szukałem różnych miejsc, gdzie mogę w ciszy i spokoju obstawiać. Już o tych toaletach już wspomnieliśmy. Ich było dużo, na każdym piętrze kilka, więc też chodziłem w różne piętra. I to nie było, to się nie wydawało niczym podejrzanym, no bo czasami chodziłem na różne inne piętra, jakieś konsultacje czy z kimś porozmawiać, więc to jakby nie budziło podejrzeń. No pewnie koledzy widzieli, że tam nie ma mnie przy biurku. Natomiast każdy miał swoją pracę i tam nikt mi tak bezpośrednio nie przeszkadzał, ani się nie pytał, a co ty robisz, a gdzieś nie było, a czemu cię tak długo nie było i tak dalej, więc tak to wyglądało. Okej, trochę podsumowując temat oszukiwania świata, takie ostatnie pytanie z tym związane. Czy uważacie, że wasze oszustwa były skuteczne? Czyli czy uważacie, że świat dawał się nabrać na te wszystkie kłamstwa i wymysły? Ja zacznę, bo ja miałem wrażenie, że moje oszustwa są bezbłędne i że to po prostu działa, cały czas działa. Za to, kiedy już przestałem grać, czy zacząłem trzeźwieć i zaczynałem rozmawiać z ludźmi, z którymi wcześniej nie rozmawiałem, to okazywało się, że tak naprawdę większość się nie łapała na to, co. Że ludzie po prostu kiwali głową, kiedy ja ich okłamywałem, po to, żeby mieć spokój, po to, żeby się ze mną nie kłócić, albo po to, żeby nie mieć więcej ze mną do czynienia. Za to te, czy w pracy, tak jak mówiłem, w pracy byłem do wyrzucenia, ze szkoły wyższej, w której studiowałem, chcieli mnie wyrzucić, bo nie załapali się na wszystkie kłamstwa, które ja tam wymyślałem, dlaczego nie zdałem kolejnych egzaminów. Moja najbliższa rodzina zerwała ze mną kontakty po kolejnych kłamstwach, które wydawało mi się, że jakby przeszły kolejny raz. Nie przeszły, po prostu kiedy oszukałem w pewnym momencie moich rodziców, nakłamując im, dlaczego potrzebuję pieniędzy, oni po prostu przestali do mnie dzwonić. Co było dla mnie bardzo wygodne, bo komfort grania, tak? Ale to, co wydawało mi się idealnym takim obrazkiem na zewnątrz, tak naprawdę ludzie, cały świat widział, kim ja jestem, tylko nie mówił mi tego, albo mówił rzadko, bo nie chciał po prostu mieć ze mną do czynienia. No, nie bez przyczyny jest takie powiedzenie, kłamstwo ma krótkie nóżki. No i oczywiście, że tak. No, to udawało mi się oszukiwać ludzi na krótką metę. Zresztą to, co powiedziałeś, mnie się wydawało, że nikt nie wiedział o moim uzależnieniu. Nikt nie wiedział, że ja gram, a tak naprawdę wszyscy dookoła doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje. I udawali, że się dają nabrać na te kłamstwa. Przypominam sobie taką jedną sytuację, kiedy poszedłem do człowieka pewnego po pożyczkę. Nałgałem straszliwie, że moja mama wróciła z pracy we Włoszech, chce otworzyć restaurację włoską w Polsce i chce ją wspomóc pożyczką.
czy dać jej te pieniądze i dlatego pożyczam. No człowiek na mnie popatrzył i mówi, no ale wiesz, nie gra już więcej w tych kasynach i w tych salonach, bo to jest zła droga, no po co ty to robisz? No dał mi te pieniądze. No ja miałem takie poczucie wstydu, jak to usłyszałem, że od razu poszedłem z tymi pieniędzmi i je przegrałem. Zamiast oddać koledze, spłacić długi, to przegrałem te pieniądze, ale to pokazuje, że mnie się tylko wydawało, że dookoła wszystkich świetnie oszukuje i manipuluje nimi, a tak naprawdę wszyscy wiedzieli, że mam problem. No a wcześniej czy później te wszystkie moje kłamstwa wyszły na jaw i muszę wam powiedzieć co więcej. To był jeden z najlepszych dni i momentów w moim życiu, kiedy to wszystkie kłamstwa, oszustwa ze mnie zeszły, kiedy ze łzami w oczach wyznałem prawdę, kiedy powiedziałem, że jestem hazardzistą, przegrałem tyle i tyle pieniędzy. Wielka ulga i szansa na zupełnie nowe życie, bo tak naprawdę te wszystkie kłamstwa, oszustwa, to co ja robiłem przez te wszystkie lata, to był taki ciężki bagaż, który nie pozwalał mi normalnie żyć i funkcjonować. To mnie przygniatało do ziemi, to sprawiało, że ja miałem wielkie poczucie winy, że nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić, więc szedłem grać, żeby o tym nie myśleć. No i koło się zamykało, ja tkwiłem w tym uzależnieniu i w tym problemie. I dopiero kiedy wyznałem, jak to w programie naszym się mówi, istotę swoich błędów, zanim do istoty doszedłem, to jeszcze to po prostu wyznałem, co robiłem złego. Powiedziałem całą prawdę. I pamiętam ten dzień i później następny, kiedy innej osobie to wyznałem, jaką poczułem ulgę. I to był bardzo ważny dzień w moim życiu. Do uczciwości i do odejścia od tych kłamstw jeszcze w kolejnym odcinku wrócimy, za to Wojtek. Ja chcę powiedzieć, że mi się też wydawało, że nikt nic nie wiedział, nikt nic nie wie. Natomiast największym błędem, największym, można powiedzieć, największą szkodą, jaką zrobiłem, to było przez te moje oszustwa straciłem całkowite zaufanie mojej partnerki. Ona widziała, że coś się dzieje, nie wiedziała, o co chodzi, tylko widziała, że to, co mówię, to się w ogóle nie pokrywa z tym, co robię. Natomiast ja tak mam taką jeszcze refleksję, że to moje oszukiwanie to nie wzięło się znikąd, bo ja oszukiwałem i w szkole, i pamiętam, i moi rodzice zawsze mówili, że zawsze ja nie potrafiłem kłamać, natomiast mi się wydawało, że świetnie kłamię. Na studiach na przykład 4 razy jechałem na pogrzeb mojego stryja, tam 2 razy na babcię, jechałem 3 razy na dziadka. No to... Za każdym razem po prostu swoje właśnie braki na studiach tłumaczyłem tym, że jakieś niesamowite... Dużą rodzinę, tak, że niesamowite, że w ogóle takie nazwy... Wszyscy chyba to samo, że tak. Uśmiercaliśmy parę razy wszystkich tak. Członków rodziny, tak. Nadzwyczajne wydarzenie po prostu stanowi na drodze, żeby coś zrobić, chociażby, żeby zaliczyć semestr. Także te moje oszustwa nie wzięły się znikąd, natomiast faktycznie, tak jak Kamil mówisz, dla mnie też takim pięknym ukoronowaniem, można powiedzieć w cudzysłowie, tego okresu kłamstwa właśnie było wyznanie moich właśnie win, tak? Osobie najbliższej, no ale to już jest temat na inny ten. W każdym razie na pewno bardzo duże poniosłem straty właśnie wizerunkowe, ale i tak samo w pracy, bo w pracy również nie miałem opinii zbyt dobrego, tylko takiego, który się ślizga. Dziękuję. Okej. Mamy jeszcze przed sobą tematy dwa związane z oszustwami. Pierwszy to jest oszukiwanie siebie. Temat rzeka. A drugi to porzucenie tej drogi oszustwa, czyli uczciwość. I tym zajmiemy się w następnym odcinku. Dziękuję. Michał Hazardzista. Kamil Hazardzista i alkoholik. I Wojtek Nałogowy Hazardzista. Cześć.